Co się dzieje na Ukrainie wpływa na Indo-Pacyfik, z drugiej strony to, co się dzieje w Azji, bardzo silnie wpływa na nas. No, nie ma chyba lepszego potwierdzenia tego niż Xi Jinping w Moskwie i premier Kishida w Kijowie w tym samym czasie. Rosja i Chiny są jak dwóch bokserów zetkniętych plecami. Kilkanaście miesięcy wcześniej mieliśmy szturm na Kapitol. Mieliśmy faceta w stroju Bizona, który wdarł się do, do świątyni amerykańskiej demokracji. Że Rosja nie jest młodszym bratem. Nie, ale jest starszą siostrą. Nasza siła jest zwielokrotniona siłą tej sieci sojuszy, która dzisiaj się wykuwa, tak w Europie, na Atlantyku, jak i na Pacyfiku. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, odcinek o... No właśnie, tym czym żyje cały świat, czyli wizyta chińskiego przywódcy w Moskwie i z drugiej strony wizyta japońskiego przywódcy na Ukrainie i w Polsce. E, dzieje się. E, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do rozmowy, no to oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy ekstra. Bardzo państwu dziękuję za wsparcie Zarysu. Drugi kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję "Czytamy dla Ukrainy" i uwaga, 10 złotych z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, coś dla sportowców, którzy oglądają historię realną i uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków. Obcych sam używam i polecam. Dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem jest pan dr Jakub Jakubowski. Czołem, panie ekspercie. Dzień dobry. I uwaga, teraz wymienię wszystkie liczne pana funkcje. Jest pan wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich i prowadzi pan, kieruje pan zespołem zajmującym się właśnie sprawami chińskimi. Czy to prawda? Tak jest, polecamy się. Tak, i pole o i polecamy przy okazji kanał YouTube'owy yy, OSW. Robicie tam fajną robotę, obserwuję, także y, super. Kciuk dzięki. dla OSW. Dzięki, <śmany> dzięki. Jest pan pierwszy raz u nas. Yy, proszę powiedzieć, co to, za, co to za mapa za panem? Tak kontury jakby rozpoznaje. Chińskiej Republiki Ludowej, 49 roku. Ach no A obok jeszcze towarzysz Mao, i yy, Endego Warhola. No dobrze, czyli jesteśmy, jesteśmy w klimacie. Rzucę Panu na rozrzewkę krótkie pytanie, zanim przejdziemy do um, głównego godania mięsa um, geopolitycznego, um, widział Pan, że Miedwiediew. <laughs> po tym jego reakcja na tym, kiedy trybunał wchodzi. Dał, wydał nakaz aresztowania Putina była taka, że powiedział, że obywatele, sędziowie uważajcie, bo możemy spuścić pocisk hipersoniczny z naszego okrętu podwodnego na Trybunał w Hadze kompletnie zwariował, czy takie są nastroje w rosyjskich Gremiach kierowniczych. No, czy myślę, że propaganda rosyjska jest już tak rozgrzana i przegrzana, że to raczej element satyryczny, a nie jakaś realna polityka. Ale no, Rosjanom dokładnie tego typu przekaz jest serwowany we wszystkich propagandowych programach. Z urałem zachować spokój. No, myślę, że na hagę pociski balistyczne nie, nie spadną tak szybko. No dobrze, też myślę, że to jest tylko takie puszenie się. No dobrze, w takim razie przechodzimy do rozmowy o wielkiej geopolityce, rywalizacji mocarstw. Pytanie do naszego eksperta: czy jest Pan gotowy? Jak najbardziej. Dobrze, to tylko jeżeli pan pozwoli, najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów, którzy nas oglądają, bo oni przecież są najważniejsi. Dziękuję, że oglądacie kolejne odcinki, że jesteście z nami, wspieracie nas na Patronite i na YouTube. Dzięki wam działamy. I przypomnę, że historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kupki, koszulki, Red Izbet i książki. Yy, więc, yy, no cóż, wielka wizyta. Yy, oczy całego świata na Moskwę, gdzie przyjechał przywódca chiński Xi Jinping. Czyli co, oś Moskwa-Pekin stała się faktem, zmaterializowała się właśnie na naszych oczach jako wielki blok, który będzie w najbliższych latach walczył z dominacją amerykańską? Myślę, że to jest moment, który zaczął się z rok temu, kiedy zaczęli to oficjalnie ogłaszać, bo w porce sformowania tej osi, to jest ostatnie 20 czy 30 lat. I wraz z tym, jak zmienia się system międzynarodowy, jak ta konfrontacja się nasila, tak w odniesieniu do rosyjskich relacji z Zachodem, jak i chińskich relacji z Zachodem, po prostu obie strony, a przede wszystkim Chińczycy, którzy wcześniej się trochę kryli z, ze swoimi intencjami, po prostu zaczęli otwarcie ogłaszać to, jak myślą. I co za tym idzie, jaka jest rola Rosji w tej ich wielkiej wizji, wypychania Amerykanów z Eurazji, tak to nazwijmy? Dla Chińczyków najważniejsza oczywiście jest ta wschodnia flanka, dla Rosjan zachodnia, ale no i relacje chińsko-rosyjskie, i to, co się dzieje na Zachodzie, szeroko rozumiane łącznie z Pacyfikiem i z Japonią, wyraźnie widać, że to są dwa połączone ze sobą teatry. Co się dzieje na Ukrainie wpływa na Indo-Pacyfik, z drugiej strony to, co się dzieje w Azji bardzo silnie wpływa na nas. No, nie ma chyba lepszego potwierdzenia tego niż Xi Jinping w Moskwie i premier Kishida w Kijowie w tym samym czasie. I w Warszawie, i w Warszawie, bo dzisiaj was... mamy niesamowite w ogóle słowa i bardzo intrygujące premiera japońskiego. Do tego oczywiście przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy, ale porozmawiajmy trochę o, o, o tych dwóch, Mocarstwach, chciałem powiedzieć supermocarstwach, ale chyba już Rosja do tego grona nie należy. Eee, wspomin, e, wspomina Pan o wspólnym wrogu, jakim jest Ameryka, jakim jest Zachód, ale są pewne konkrety, e, na przykład AUKUS, czyli ten pakt pacyficzny między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Dla chyba Rosjan to jest trochę drugorzędna sprawa, ale mocno wybrzmiało na tym spotkaniu, że oba mocarstwa sprzeciwiają się i uważają za zagrożenie ten pakt anglosasów. Ja bym zaczął od takiej sprawy bardzo fundamentalnej. Fajnie, żeby to wybrzmiało i żeby, żebyśmy w Polsce zrozumieli, jakby wagę gatunkową tego, co się dzieje. Jak Xi Jinping rozmawiał z Putinem na początku tej wizyty, teraz 20, to Chińczycy wypuścili potem odczyt z rozmów, i tam padły słowa, które moim zdaniem warto rozłożyć na czynniki pierwsze. To znaczy, Chińczycy powiedzieli tak, że konsolidacja i rozwój relacji chińsko-rosyjskich, teraz w tym momencie dziejowym, to jest efekt strategicznej decyzji Chińskiej Republiki Ludowej i wynika to z fundamentalnych interesów Chin. I, i, i Raz jeszcze, rozłóżmy to te czynniki pierwsze. To znaczy, mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, która jest słusznie nazywana y, wojną definiującą łatw. To, to jest wojna, której wszyscy duzi gracze widzą, jak jest ważna da, dla, dla całego świata. I w tym właśnie momencie Chińczycy z takimi słowami, z takim przekazem przyjeżdżają do Moskwy. Moim zdaniem to jest coś, co, od czego powinniśmy wyjść. To znaczy, zrozumienie, że Chińczycy, to nie było wcześniej prawdą, nie było wcześniej oczywiste, Chińczycy starają się być. Częścią równania bezpieczeństwa w Europie. No i niestety, pesymizm, który będzie wydzierał z tego, co mówię, są po złej dla nas stronie tego równania, to znaczy, są po stronie rosyjskiej. Możemy sobie wchodzić w szczegóły dotyczące tego, jak głęboko będą Rosji pomagać, jak bardzo popierają konkretne cele Rosji, ale ta strategiczna więź tam jest. I zaraz dojdę do okusu, bo on jest częścią tej układanki. Dobrze, nie, to rzeczywiście ma Pan rację, odłóżmy na razie August, ale to ja w takim razie odwołam się może do ostatnich słów, jakie usłyszał Putin od y, przywódcy chińskiego. Nagrano ich pożegnanie, widział Pan na pewno ten filmik tak. i y, y, Xi Jinping mówi w pewnym momencie, y, rozpoczął się, to jest luźny cytat, proces zmian, jakich nie widziano na świecie od 100 lat i to my, Czyli my, Rosjanie i Chińczycy, tych zmian dokonamy. Czyli co, to cały czas jest ta wielka walka o to, żeby strącić amerykańskiego hegemona z pozycji e, największego supermocarstwa, które rządzi światem i stworzyć świat wielobiegunowy, tak? w którym jest stary koncert mocarstw. No to ten, ten, ten zwrot, że jesteśmy świadkami zmian niewidzianych od stulecia, to jest taki slogan, którego się Pink używał już od dłuższego czasu. I on dokładnie do tego się odnosi. To znaczy, z punktu widzenia chińskiego. Mamy do czynienia z rozpadem istniejącego ładu, ładu amerykańskiego, ale opartego na amerykańskiej sieci sojuszy, który się wali. To znaczy sądzę, że diagnoza chińska wynikająca z tego, co robili w Azji, co, robili wobec, co robią wobec Tajwanu, Hongkongu, całego Indo-Pacyfiku, ale tego, co się dzieje również na Bliskim Wschodzie, ta diagnoza jest taka, że Zachód jest w odwrocie. Oczywiście to, co widzieliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie, po rosyjskiej inwazji, ta konsolidacja Zachodu bezprecedensowa, ona była wielkim zaskoczeniem, myślę tak dla Rosjan, jak i dla Chińczyków. Jeśli by cofnąć się umysłem do okresu tuż sprzed wojny, to moim zdaniem optyka była dla Chińczyków następująca. Początek 2020 roku, cofnijmy się chwilę w czasie, mamy... Kilka lat, w których Chińczycy są coraz bardziej asertywni i agresywni. Rozbudowują bazy na Morzu Południowo-Chińskim. Zgnietli Xinjiang, stworzyli tam sieć pracy przymusowej. Nie spotkała ich za to wielka kara. Zgnietli Hongkong, który był takim ostatnim oknem na świat dla Chińskiej Republiki Ludowej i również nie spotkała ich za to kara. Co idzie dalej? Wycofanie Amerykanów z Afganistanu. Wielki blamasz, brak koordynacji na zachodzie, mnóstwo jakichś takich konfliktów mniejszych. No, to, że Europejczycy tam zostali, Amerykanie wyszli, potem ten upadek Kabulu. Moim zdaniem to się układało w pewną, z punktu widzenia Rosjan, ale i Chińczyków, pewien taki logiczny ciąg zdarzeń. To znaczy Kabul, potem Kijów, a potem pewnie Tajpej. To znaczy moment sukcesywnego demontażu, wycofywania się. Ameryki, która raz jeszcze sięgnijmy trochę wcześniej. No kilkanaście miesięcy wcześniej mieliśmy szturm na Kapitol, mieliśmy faceta w stroju Bizona, który wdarł się do, do świątyni amerykańskiej demokracji. Z punktu widzenia Chińczyków, to jest coś, co ich utwierdza w tej tezie, że wschód wschodzi, tak, słońce wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie. I że jakby czas gra na ich korzyść. Oczywiście sądzę, że podobne myślenie było również w Moskwie. To jest coś, co spaja Chińczyków i Rosjan. To założenie, że Ukraina i szerzej Zachód to jest, to jest domek z kart i wystarczy go lekko tknąć i zacznie się sypać, że ta wojna się sama wygra. To jest ta logika, którą Rosjanie zaczynali konflikt. No okazało się zupełnie inaczej. I ta sytuacja strategiczna Chin i Rosji się zmienia, bo okazało się, że nie tylko Ukraina się broni, w pierwszych dniach sama się obroniła, bo była jakby narodem, który chce mieć sprawczość i własny kraj, ale też Zachód jakby odnowił się, tak? Ameryka jest znów liderem, Europa w jakiś sposób obecnie wokół tej amerykańskiej flagi nie bez napięć, ale się zbiera. no Mamy duży odpór. Co więcej, mamy jeszcze raz, jeszcze wrócę do Japonii, która, która moim zdaniem jest znacząca. W pierwszych dniach po inwazji przedstawiciele Japonii otwarcie zaczęli mówić w ten sposób: Od rozstrzygnięcia tej wojny na Ukrainie zależy cały teatr indopacyficzny, bo Ukraina pokaże, na ile Amerykanie są zdeterminowani do bronienia swojego ładu, i Ukraina stworzy bądź nie, precedens tego, że siłą można ten ład po Podważać precedens, który potem wykorzystają Chińczycy. Za tym poszła Australia, Nowa Zelandia, wiele innych państw. Pewna taka bardzo szeroka konsolidacja, niedokończona, że piłka jest w grze, dyskutujemy, ile broni wyślemy Ukrainie, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, czy przestawiamy gospodarkę na tryby wojenne, czy nie, czy zwiększamy produkcję amunicji. No, mnóstwo jest znaków zapytania jeszcze w tym, jak Zachód będzie spójny. No, ale dużo się wydarzyło i to chcę tylko powiedzieć, że wpływa to w oczywisty sposób. Ta porażka Rosji, przynajmniej dotychczas, mamy nadzieję, że finalnie też, i konsolidacja Zachodu to są nowe czynniki, które też wpływają na to, co się dzieje między Rosją a Chinami. Dobrze, to ja teraz chciałem zapytać o jedną fundamentalną sprawę, bo oczywiście stosunki międzypaństwowe, a szczególnie między mocarstwami, są oparte na czynniku siły. Tylko tu mieliśmy dwa czynniki. Po pierwsze, Rosjanie i Chińczycy uznali, że Zachód słabnie, no ale z drugiej strony Chiny rosną, to znaczy siła Chin też jest potworna, tak? to znaczy Chińczycy dlatego chcą rzucić to wyzwanie Ameryce, no bo sami czują, że już obrosły w temu skoły, że mają potężną gospodarkę i nie chcą słuchać Amerykanów. Natomiast ta Rosja mi do tego nie pasuje, no bo Rosja rozumiem, że mogła czuć, że Ameryka słabnie, ale skąd w Rosjanach takie poczucie siły, że mogą grać w jednej lidze z Chińczykami i z Amerykanami. No powiedzmy sobie szczerze, wczoraj było dużo kurtuazji, si, Putin, no ale doskonale wiemy kto tutaj jest junior partnerem, a kto senior partnerem. Już pal te, o czym Pan mówi, że Rosjanie średnio radzą na froncie, no ale po prostu gospodarczo to jest przecież no... Słabiutka gospodarka w porównaniu z amerykańską i chińską. Nie? Czy, te, czy, czy ta Rosja nie jest trochę taka doklejona na zasadzie jak no, starych map mentalnych z zimnej wojny, trochę? No, wielka Rosja, nie? Znaczy, ja powiem, jak sobie wyobrażamy, jak odczytujemy chińskie spojrzenie na, na sprawę. No, rozmawiamy z Chińczykami, rozmawiamy z nimi o Rosji od, od bardzo dawna, jak to się zmieniało w czasie. Ja sądzę, że. Cofnijmy się jeszcze raz do 4 lutego, olimpiada w Pekinie, spotkanie Putina z Xi Jinpingiem, kiedy już wojska stoją na granicy, kiedy cały Zachód mówi, że zaraz zacznie się inwazja. Ja sądzę, że wówczas spojrzenie na Rosję ze strony Chin było jednak zupełnie inne niż dzisiaj. To znaczy, wówczas Rosja miała bardzo silne atuty. Wszyscy sobie wyobrażali, że ta, w cudzysłowie, druga armia świata się zmodernizowała i że jest w stanie pokonać Ukrainę. No i Rosjanie tak uważali, no bo podjęli się tej inwazji jeszcze w tak partacki z punktu widzenia sposób, myśląc, że poradzą sobie w tydzień czy dwa, ale i z punktu widzenia chińskiego Rosja jawiła się jako państwo o małej gospodarce, na pewno, Państwo, które w jakiś sposób jest w odwrocie, no bo Związek Radziecki był znacznie potężniejszy, ale jednak ma swoje atuty. Ma armię, która jest zmodernizowana. Takie było myślenie wtedy. Ma technologie wojskowe, które wciąż są dla Chińczyków atrakcyjne i to jest wciąż prawda. Są rzeczy systemu uzbrojenia, choćby silniki odrzutowe, które Rosjanie potrafią robić, a Chińczycy nie. A do tego wszystkiego, no, ta gra dyplomatyczna, którą Rosjanie prowadzili z Zachodem przed inwazją. To ultimatum każące podporządkować Rosji Ukrainę, ale i wypchnąć Amerykanów z Polski, między innymi z Europy Środkowej, to była taka ostra dyplomatyczna gra. Tak Rosjanie reklamowali się Chińczykom przez wiele lat: Okej, okay, jesteśmy może słabsi, ale mamy wielki arsenał atomowy, mocną armię i mamy dyplomatyczne doświadczenie w rozgrywaniu zachodu, że jesteśmy w stanie. Uzależnić od siebie Niemcy, dzielić Europę, dzielić relacje transatlantyckie. To był ten selling point, który Rosjanie wówczas przedstawiali Chińczykom, i myślę, że z niego właśnie wynikało tak silne postawienie na Rosję jako tego głównego sojusznika, partnera w wypychaniu Ameryki. I no. proszę, przepraszam, ale proszę powiedzieć mi jedną rzecz, wytłumaczyć. No to teraz Xi powinien być wściekły na Putina, rozczarowany Putinem. Po co on mu rzuca w takim razie kartę, dzisiaj koło ratunkowe w Moskwie, skoro aspik okazał się słabą siódemką? No i to jest wielkie pytanie, które sobie stawiają i stawiali wszyscy zajmujący się Chinami w Europie, w Stanach, w Polsce, na całym Zachodzie. Znaczy... Pierwsza reakcja wielu obserwatorów była taka. Okej, okay, mamy marzec, kwiecień, maj. To ostrze rosyjskie ofensywy się stępiło. Okazało się, że druga armia świata ma problemy, które wszystkie oglądaliśmy, i te atuty rosyjskie topnieją w oczach. I pierwsza reakcja wielu ekspertów i polityków na Zachodzie była taka, okej, okay, no dobra, znaczy postawili na złego konia, dali się wkręcić w jakąś wielką awanturę, która w ogóle działa na ich niekorzyść, no bo nie dość, że ta Rosja się staje słaba i słabym sojusznikiem, to jeszcze Zachód się konsoliduje. Tragedia jakby z punktu widzenia chińskiego, no więc pierwsza reakcja była wielu taka, że okej, okay, jakby pewnie się zdystansują. Pewnie porzucą tego Putina. No bo po co stawiać na nich, tak? Mogli przecież powiedzieć: Okej, okay, no nie spodziewaliśmy się, że on jest takim wariatem, myśleliśmy, że to jest tylko taka gra, że on postraszy, coś tam uzyska, ale że nie będzie robił wojny. Natomiast natomiast tego nie było. Pierwsze miesiące Chińczycy się nie zdystansowali. Mieliśmy tą taką podwójną grę dyplomatyczną. Do Europy przychodzili Chińczycy mówili: jesteśmy neutralni, a do Rosji przychodzili i mówili: popieramy was. To się nie do końca udało. Tą, tą grę większość Zachodu przejrzała. No ale znów kongres Komunistycznej Partii Chin w listopadzie zeszłego roku. No i znów mnóstwo argumentów. Xi Jinping jakby nie może stracić twarzy przed kongresem. Walczy teraz o konsolidację władzy w Chinach, więc do tego czasu nie będzie się od Putina odwracał, no ale jak już będzie miał władzę, no to się odwróci. No i co? Znów nie. Znaczy pierwszy telefon, który Chińczycy wykonali do Rosji po kongresie, Wang czyli ten główny chiński dyplomata partyjny zadzwonił do Moskwy, do Ławrowa i powiedział tylko pod przewodnictwem Władimira Putina Rosja odzyska należyte miejsce w świecie, nikt Rosji i Chin nie powstrzyma przed wzrostem i nasze relacje są mocne jak góra Taj, to Chii, po chińsku oznacza bardzo mocne. Jak to wszystko odczytywać? Znaczy, ja bym był, ja bym powiedział tak. Sądzę, że proces takiej reewaluacji, przemyślenia tego, do czego ta Rosja w ogóle może im się przydać, na pewno się w Rosji, w Chinach, w Pekinie odbył. To znaczy, lekcje są wyciągane, lekcje dotyczące tego, jak prowadzić wojnę. Lekcje dotyczące tego, jak Zachód jest w stanie się zewrzeć szyki w, w sytuacji inwazji, ale też lekcje dotyczące tego, do czego można wykorzystywać Rosję. I ja bym powiedział, że ta niska logika jest, jest taka, że po pierwsze, upadek Putina, upadek Putynizmu, destabilizacja Rosji albo szukanie przez jakichś nowych liderów porozumienia z Zachodem to jest najczarniejszy scenariusz. Znaczy, Chińczycy mogą się skupić na Pacyfiku i Tajwanie, dlatego że nie muszą się martwić o obszar postradziecki. To jest to, co Xi Jinping i analitycy chińscy, z którymi gadaliśmy, to jest cytat, który słyszałem: Rosja i Chiny są jak dwóch bokserów zetkniętych plecami. Czy może boksujemy w różne strony, ale na pewno jesteśmy taki, no, no nie wiem, jeśli nie sojusz, to jest to na pewno pakt o nieagresji który działa. No, w, w Buczy yy, cywilów mordowali rosyjscy żołnierze przeniesieni z Dalekiego Wschodu. Rosja pozwoliła sobie na to, bo wiedziała, że ze strony Chin złego ich nie spotka. Chińczycy z drugiej strony nie muszą się obawiać o stabilność Rosji, o stabilność Azji Centralnej, przynajmniej długo tak było, no bo Rosjanie tam załatwiali sprawy, jak w styczniu zeszłego roku były protesty w Kazachstanie, mógł upa upaść rząd w Kazachstanie, Rosjanie wprowadzili tam wojska, podparli reżim Tokajewa i Chińczycy im za to podziękowali, bo tak to miało działać. Oni się nie muszą zajmować tym interiorem, a mogą się skupić na rzeczach ważnych, czyli walce o globalną gospodarkę, Indo-Pacyfik i Stany Zjednoczone. Więc wracając do, 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 do chińskich kalkulacji, jak, jak my je czytamy, znaczy jest dolna granica tego, co się w Rosji może wydarzyć, i to jest granica jakby czy rozpadu Rosji, czy destabilizacji, czy nawet zmiany orientacji Rosji rozmów z Zachodem, to jest dla Chińczyków niekorzystne. Tak, to byłoby rzeczywiście odwrócony Kissinger. To wałkowaliśmy ten temat, wałkujemy od historii realnej od dłuższego czasu. Dla nas to byłby koszmar, czyli nowa demokratyczna, wspaniała Rosja z jakimś nowym, nie wiem, Gorbaczowem czy Jelcynem, odwrócona przez Amerykanów przeciwko Chinom. No i siłą rzeczy nasze interesy pewnie by zostały złożone na, na ołtarzu takiego porozumienia, odpukać. Więc co ciekawe, mamy wspólne, drodzy państwo, interesy z Chinami w tym odcinku. Polityka międzynarodowa jest ciekawa, ale mam do pana inne pytanie. To znaczy, Financial Times opublikował bardzo ciekawy artykuł, w którym powołuje się na źródło z Kremla. Pytanie moje jest takie: A może, a może Chińczycy uznali, no dobra, skoro oni nie są tacy silni, nie są dla nas partnerem, to możemy w takim razie ich zjemy, pożremy? Bo to źródło z Kremla, o którym mówię, na pewno widział pan to, e, powiedziało tak: no dobra, w tej sytuacji, jak już Zachód jest przeciwko Rosji, odcinamy wszystkie, nie wiem, handlowe szlaki z Zachodem, no to skazani jesteśmy na zostanie, mówi ten Rosjanin, kolonią Chin. I wymienił następujące rzeczy. Po pierwsze, będziemy handlowali tylko i wyłącznie, wszystko będą dostarczali Chińczycy, naszą walutą obrotową będzie yuan. E, my będziemy oczywiście sprzedawali gaz rurociągiem Power of Siberia. No ale siłą rzeczy my staniemy się tym już kompletnie właśnie kolonią surowcową Chin. Może, może Chiny taki mają plan, wziąć tą Rosję pod but. Znaczy do, do wasalizacji, bo tak to nazwijmy, zaraz przejdę, ale odniosę się do tego, co pan powiedział o, o tych wspólnych interesach. Znaczy, ja bym powiedział, że no gdzieś ten styczność tam jest, ale raz jeszcze. Putinizm uwiązany na smyczy, który pozwala Chińczykom dozować eskalację w tej części Europy, odciągać uwagę Stanów Zjednoczonych od Pacyfiku, dzielić Europę na partie układania się z Putinem i partie przeciwdziałania Putinowi. To jest aktywo, które jest dla Chińczyków ważne. Oni chcą mieć taką Rosję, jaka jest teraz. Żeby to nie przerodziło się w wojnę atomową, tak, i tu stawiamy im granicę. Żeby Putin nie zwrócił się na Kazachstan i Azję Centralną i nie zaczął imperium rosyjskie odbudowywać i, i niszczyć, ta, tu też jest granica. Natomiast sądzę, że w odniesieniu do naszych takich prymarnych interesów to gdzieś ten odwrócony Kissinger gdzieś tam majaczy, ale oni nie robią tego z powodów altruistycznych, tylko próbują podpierać reżim Putina po to, żeby móc go wykorzystywać. Tu dochodzimy do tego ewentualnej, bo to jeszcze się nie dokonało, relacji wasalnej, to znaczy Putin, putinizm, który trwa, który jakby sprawia, że Chińczycy nie mają problemu z ewentualną destabilizacją na, na północy i na zachodzie, to jest dla nich ważne, no ale teraz dochodzimy do sedna, to znaczy jak poradzić sobie z Rosją, której wartość tak bardzo spadła, a jednocześnie Rosją, która odcięła się od zachodu i coraz bardziej handluje w Juhanie, eksportuje do Rosji, zależna jest w swoim wysiłku wojennym od dostaw z Chin I tak itd., tak to tworzy pole do tego, żeby w jakiś sposób no, roztoczyć kontrolę nad tym, jak Rosja zachowuje się na ranie międzynarodowej. Znów raz jeszcze, niekoniecznie poskramiać ją, bo ta eskalacja i agresywny putinizm dla Chińczyków moim zdaniem może być korzystny. Jeżeli go skanalizują, popchną Putina tam, gdzie im się to opłaca. Nie za dużo, nie za mało, tak żeby uwagę Amerykanów od od, naszej, od, od Pacyfiku odciągać. No i teraz pytanie kluczowe: jak ta wacalizacja mogłaby wyglądać? W sensie, gospodarczym to było tak dotychczas do, do wojny, do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Putin tego nie chciał. Znaczy, on chciał mieć maksimum autonomii, on chciał yy, bronił rynku rosyjskiego przed Chińczykami. Nie wpuszczał ich. Jeżeli ich wpuszczał, to zawsze dodawał tam hinduski kapitał, japoński czy zachodni. Także, Jeżeli Chińczycy budowali coś na Dalekim Wschodzie czy na Syberii, to zawsze pod bezpośrednią kontrolą Moskwy. Nigdy oddawać tego lokalnym rosyjskim wataszkom. On się bardzo przed tym bronił. Dzisiaj sobie spalił wiele mostów, chyba trwale, bo jest oficjalnie zbrodniarzem wojennym przez Trybunał Haski okrzykniętym, więc pole do tego, żeby rozmawiać z Zachodem jest ograniczone. No, i jest, rośnie w Rosji świadomość tego, że Rosja wpada w chińską orbitę. Teraz pytanie zasadnicze jest takie: jak, Chińczycy, jak mocno Chińczycy będą starali się to rozgrywać? Moim zdaniem, ta wizyta, której właśnie jesteśmy świadkami, pokazuje, że oni próbują to robić bardzo miękko. To znaczy, nie odebrać Putinowi twarzy nie dawać sygnałów, że on na tej chińskiej smyczy się znajduje. Przepraszam za obrazowe porównanie, ale jakoś metafora wściekłego psa mi pasuje do <laughs> całej sytuacji międzynarodowej. Ale nie, wie pan, mi to bardziej przypomina Putin teraz jakiegoś, nie wiem, ospałego baseta niż rozwścieżonego psa. Mam wrażenie, że jest raczej taki przyduszony i nie wiem, czy pan widział, kapitalne były analizy specjalistów odmowy ciała, którzy przyglądali się obu przywódcom to jest bardzo interesujące, drodzy Państwo. Putin z reguły się rozwala jak basza na tych spotkaniach. Patrzy z podełba na tych swoich e, rozmówców, prawda? Demonstruje i się, że to nie jest przypadek, swoją, e, swoją przewagę. Tymczasem siedział jak trusia na tych spotkaniach. Był podobno zestresowany, z kolei Si wyluzowany. Podobno to chiński przywódca pierwszy wyciągnął rękę, co pokazuje w azjatyckim jakimś tam savoir-vivre, że to ja tutaj rozdaję karty. No więc, wie pan, no jednak... znaczy, to postępuje, ja tylko bym przywołał to ich poprzednie spotkanie. Oni się widzieli w Samarkandzie w fazie centralnej we wrześniu zeszłego roku. Pierwsze spotkanie face to face od wybuchu wojny, gdzie ta chińska rekalkulacja i zniecierpliwienie, że po prostu Putin nie dowiózł tego, co miał, tak ja to czytam. Ono rosło i już wtedy były bardzo subtelne znaki, znaczy mowa ciała, ale i to jak przebiegały rozmowy, bo wszyscy się wtedy przed tą Samarkandą dyskutowali, czy Siedzim czy Ping się od Rosji dystansuje? Czy on Rosjanom Putinowi powie, że coś się Chinom nie podoba? I jak to się rozegrało, to jest bardzo ciekawe. Siedzim Ping siedział przy stole w Samarkandzie z Putinem, uśmiechał się, nic nie mówił, a to Putin do niego przyszedł i powiedział tak: No, wiemy, że wiele rzeczy się wam nie podoba z tego, jak ta cała sytuacja się rozgrywa, obiecujemy poprawę. No i ewidentnie w, sam się ustawiając trochę w pozycji patenta, to, co widzimy teraz mowy ciała, to jest moim zdaniem oznaka tego, że no, to są realiści, i oni widzą, co się dzieje. Oni wchodzą w sytuacje bardzo głębokiej zależności od Chin. Zresztą powiem szczerze, tak jak śledziliśmy w ośrodku debaty rosyjskie na temat Chin i tej relacji jeszcze przed wojną. Tam nikt nie miał wielkich złudzeń co do tego, czy oni będą mogli grać jak równy z równym. Przerzucanie się, kto jest młodszym bratem, a kto starszym, które jeszcze w czasach Mao i Chruszczowa prowadziły do, do skraju wojny i takich wielkich rozgrywek, tutaj już nie było miejsca za to. Ja tylko przywołam rzecz, którą znalazł Witold Rotkiewicz, nasz analityk od polityki rosyjskiej. Taki, taki trend do mówienia o tej relacji w Rosji, jeszcze przed wojną, że Rosja nie jest starszym bratem, ale że jest młodszą siostrą. Przepraszam, że Rosja nie jest młodszym bratem, nie, ale jest starszą siostrą. Co w tych genderowych rosyjskich przekonaniach? Kobieta jest słabsza, tak? więc że są słabsi, no ale są mądrzejsi, są doświadczeni, wiedzą jak rozgrywać zachód i tak dalej, i tak dalej. Więc oni to poczucie mają. I teraz. Kluczowe pytanie jest takie, jak ostro Chińczycy w tym zagrają. I moim zdaniem oni to robią bardzo miękko. Czy Putin jest zestresowany, jest w pozycji patenta, już jak Basza się nie może rozsiąść, tak? E, francus jakby francuskiego prezydenta witał przy długim stole i z poczuciem wyższości, a z Xi Jinpingiem przy małym stoliku zwierzał się z rzeczy, które się tam dzieją. Natomiast moim zdaniem Chińczycy mają tu dosyć takie makiaweliczne moim zdaniem podejście, to znaczy oni nie chcą Putinowi odebrać twarzy. Xi Jinping przyjechał i wziął go w wielki przyjacielski uścisk. Powiedział, że to jest wspaniały lider i prowadzi Rosję w dobrym kierunku, że w przyszłym roku w wyborach na pewno lud go poprze. Zresztą to, to jest komiczne dosyć, bo Putin sam nie ogłosił jeszcze kandydatury w wyborach w przyszłym roku. Xi Jinping przyjechał i powiedział, że na pewno wygra, i piesko wrześni Kremla zaczął krążyć. Mówi, że no co prawda, nie ma jeszcze informacji, i yy, przewodniczący GD Ping też nie ma dodatkowych informacji, że Putin miałby startować, a no ale jakby zdecydował się na start, no to na pewno Chińczycy go popierają. Moim zdaniem to jest taki. Bardzo ścisły, przyjacielski uścisk, który sprawia, że na potrzeby wewnętrzne Rosjanie mogą pokazać, że przyjeżdża wielki lider, popiera Putina, że wszystko idzie dobrze, no ale jednocześnie te relacje władzy są jasno ustalone. To, to Chińczycy przychodzą, przychodzą rozmawiać o swoich pomysłach rozwiązania yy, wojny, czy kryzysu na Ukrainie, oni mówią o kryzysie na Ukrainie, to oni w jakiś sposób coraz bardziej rozdają karty, ale jednak dają twarz Putinowi, mówiąc po chińsku. Dobrze, to teraz pytanie o konkrety. Czy za tymi uściskami, dawaniem twarzy i tej całej dyplomatycznej otoczce, którą obserwowaliśmy i całym ceremoniale, wielkie flagi, widział pan <grywka> kapiące złoto na tych stalach, to wszystko takie bardzo azjatyckie było trochę, nie? Ale uwaga, czy przyjdą konkrety? Bo yy, no przecież bardzo dużo się mówi o tym, że Rosjanie potrzebują technologii. Nie wiem, od takich drobnych rzeczy, w cudzysłowie drobnych, jak yy, amunicja. Po systemy optyczne do czołgów, bo Rosjanie mają skorupy, ale muszą przecież w ten high-tech te czołgi wyposażyć, a sankcje uniemożliwiają im zakup tych technologii od Francuzów, czy tam, od, gdzie oni to kupowali wcześniej. I istnieje taka obawa, że za słowami Chińczyków pójdą czyny, czyli nagle po prostu strumień technologii wojskowych czyli odpowiednik trochę land lease. Bo yy, przecież wiadome jest to, że yy, Związek Sowiecki wygrał z Niemcami podczas II wojny światowej wbrew mitologii Wielkiej Wojny Oczyźnianej dzięki dostawom anglosasów po prostu. Lend-Lease dostawali od butów przez konserwy po, yy, po samoloty. I teraz, czy Chińczycy, gdyby dostarczyli rzeczywiście dużej ilości broni yy, Rosji i technologii, to może Rosjanie jednak tą wojnę dzięki temu wsparciu wygrają, tak jak właśnie wygrali II wojnę światową. Znaczy pytanie jest kluczowe. Ja bym powiedział, że wszyscy sobie zadają to pytanie obserwujące relacje chińsko-rosyjskie na całym Zachodzie. I, I warto wszyscy... się na nie odpowiedzieć. Tak, tak, tak. Znaczy moje, moje widzenie jest takie, na podstawie jakby tego, co, co wiemy. Czy Po pierwsze wiemy, że zostały wytyczone czerwone linie. Krótko bardzo po wybuchu tej pełnoskalowej inwazji Biden zadzwonił do Xi Jinpinga i powiedział wprost, jeżeli zobaczymy... Szerokiej skali dostawy uzbrojenia i technologii wojskowych do Rosji, to będzie źle z Wami. I ja sądzę, że to Chińczycy odebrali poważnie. Znaczy, w przeciwieństwie do Europy, do której dojdziemy, Amerykanie są poważni. To znaczy, Amerykanie nie wahają się, żeby bić w Chińczyków i pokazują to wielokrotnie w wymiarze technologicznym. Sankcje nakładane na chińskie podmioty, odcinanie ich od technologii, od software'u, od hardware'u, procesorów, to są rzeczy, które. Realnie uderzają w podstawy chińskiego wzrostu, więc sądzę, że to nie jest rzucanie słów na wiatr ze strony Stanów Zjednoczonych, ale i Chińczycy poważnie do tego podchodzą, do tej czerwonej linii. Do tego dorzuciła się Europa, no, mówiąc rzeczy, które powinny były zostać powiedziane na poziomie komisji, na poziomie państw członkowskich, nawet kanclerz Scholz powiedział, że to jest czerwona linia, której Chińczycy nie mogą przekraczać. I sądzę, że to jest realnie rzecz, która ma znaczenie, bo gdyby się okazało, że Chińczycy mogą bez żadnych kosztów dostarczać rzeczy potrzebne, czyli amunicję, broń, technologie wojskowe, zaawansowane systemy uzbrojenia, no to pewnie by to zrobili, bo nie widzę, czy interes strategiczny w tym jest. Z drugiej strony wiedzą, że to jest pewne przekroczenie Rubikonu. Czy oni stoją na tym Rubikonie? Co ciekawe, jakby Amerykanie to sygnalizują jasno. Ciągle CIA donosi, że Ameryka ma wiedzę, że Chińczycy o tym myślą, rozważają, rozmawiają z Rosjanami o konkretnych, dużych dostawach uzbrojenia, ale wedle wiedzy amerykańskiej jeszcze do nich nie dochodzi. Więc Chińczycy nad tym Rubikonem stoją. Jeśli go przekroczą, no to moim zdaniem reperkusje będą bardzo głębokie. Z jednej strony... Z Powiedziałbym, że relacje chińsko-amerykańskie nie mogą być dużo gorsze niż są, bo, bo są w fatalnym stanie, że dwie strony są po prostu nie rozmawiają. To jest tylko kto wyprowadzi jaki cios i on będzie dla kogo kosztował. Myślę, że Amerykanie by się nie wahali i zaczęliby wpisywać kolejne chińskie firmy na, na listy sankcyjne. Ważna rozgrywka, jakby związana z tym przekroczeniem tego Rubikonu dostaw broni, wiąże się z Europą. To znaczy, Chińczycy od początku tej wojny jednak na straty zupełnie Europy nie spisują. Starają się pokazywać jako ktoś, kto może konstruktywną rolę tutaj odgrywać. No i jakby w tej dużej układance globalnej, jeśli Chińczycy ten broń zaczną dostarczać, duże, Dostawy, land list, systemu zbrojenia, no nie takie rzeczy dostarczone pod stołem, do których jeszcze zaraz, zaraz przejdę, ale poważne, poważne rzeczy i takie, które widać, nie wiem, z satelitarnych zdjęć, że idą składy kolejowe, skład za składem z bronią, no pewnych tej skali rzeczy nie da się ukryć. Tak? Gdyby tego typu dowody zostały do Europy dostarczone, no to to jest po pierwsze wielkie znak zapytania, jak Europa by zareagowała, bo to jest całe uniwersum postaw między bardzo ostrymi, jastrzębimi państwami wobec Rosji i wobec Chin z państwa układne, to zostawmy trochę na boku. No ale jeśli by to się przeważyło, jeśli no czarno na białym byłoby wykazane, że Chiny dostarczają środki i uzbrojenie, które Rosja używa na Ukrainie i działa wprost absolutnie przeciwko interesom Europy, no to Europa dużo silniej wychyliłaby się w stronę Stanów, a to Ameryka bardzo skrępnie by wykorzystała, zresztą same, sama, sama Europa się nad tym zastanawia, do domknięcia takiego, takiej blokady technologicznej wobec Chin. Znaczy, Chinom jest potrzebna Europa, bo tu są wciąż technologie, pieniądze i rynek, który jest im potrzebny, żeby dalej jakby w, w, tej, w tej globalnej wymianie technologicznej działać. Ameryka jest już odcięta, to już nie ma, nie ma powrotu. Wiele państw azjatyckich, też się jak Japonia, powoli się od tych Chin próbuje odplątywać, bo widzą w tym interes strategiczny. Natomiast Europa cały czas, jakby, dużo się zmieniło i retoryka wobec Chin się zaostrza, no ale jest wielu w Europie, którzy hamletyzują. Czy my naprawdę mamy interes strategiczny w tym, żeby się Chinom przeciwstawiać, żeby wchodzić do tego amerykańskiego obozu? No i jeżeli moim zdaniem, jeśli. Rosjanie na chińskim uzbrojeniu zaczęliby w Europie podbijać Ukrainę, a potencjalnie kolejne państwa. No to ten bardzo jasny interes strategiczny by się w Europie pojawił i Chińczycy by, myślę, że Europę stracili. Dlatego ten czynnik też ma znaczenie. Czyli no, raczej ta... przewiduje pan, że, że będą ostrożni i nie ma się co spodziewać jakichś gigantycznych ilości broni? Generalnie tak. Aczkolwiek. Znów to jest trochę szerszy kontekst potrzebny do tego, bo w ostatnich tygodniach, miesiącach, trochę tak w kularowych rozmowach, Chińczycy zaczynają wrzucać takie teksty pod tytułem: Nie dostarczymy broni dla Rosji, chyba że Zachód zacznie dostarczać broń Tajwanowi, bo wtedy sytuacja strategiczna się zmieni. Więc. Nie dostarczają, jak widać, sami mówią, że nie dostarczają, Amerykanie mówią, że jeszcze nie dostarczają, ale zaczynają pogrywać w taki sposób, żeby jednak użyć trochę tego w kategoriach szantażu wobec Zachodu. I to nas prowadzi, moim zdaniem, do kluczowego punktu, kiedy takie dostawy dużej skali mogłyby się rozpocząć. I to jest moment, w którym wybucha konflikt wokół Tajwanu. Chińczycy i tak, i tak mają konflikt z Zachodem bardzo głęboki i tak i tak zapewne mówi się o sankcjach, a może je wprowadza i nie ma tu już tych blokad, znaczy tych czerwone linie trochę blakną, które teraz im rysujemy, no bo mamy de facto sytuację wojny światowej, w której mamy te dwa teatry, pacyficzny i, i wschodnioeuropejski ze sobą połączone i Chińczycy po prostu grają już na całość, no bo co, jeżeli Rosja będzie miała sprzęt, to będzie eskalować w Europie. Jeśli będzie eskalować w Europie, to rozciąga się amerykańskie zasoby. I wówczas jakby ani kara większa ich nie spotka niż za to, co, co spotka ich za Tajwan, ani też nie mają już, jakby nie kreguje ich nic, a mają interes w tym, żeby jednak Stany Zjednoczone uwagę od tego odwracać. Więc. Tak naprawdę te dwie rzeczy raz jeszcze, w myśl tego, że Europa z Pacyfikiem są bardzo sprzężone, ja bym jeszcze raz dostawy broni tutaj sprzężył z tym, co się dzieje na samym Pacyfiku. Dobrze, to w takim razie pan, panie doktorze, kreśli ten scenariusz czarny, czyli wielkiej, trzeciej wojny światowej, w którą byłyby zaangażowane właśnie dwa bloki zachód kontra oś. Pekin, Moskwa, ale Xi yy, si przyjechał też trochę w taki charakterze gołopka pokoju. Bo tak, po pierwsze miał zachować w miarę równowagę, bo powiedział, że zadzwoni do Zełańskiego. My rozmawiamy, drodzy Państwo, parę godzin przed yy, emisją odcinka, żeby mieć chwilę czasu na montaż. Na razie to się nie stało. Yy, zobaczymy. Natomiast, yy, no przecież Chiny w, położyły na stole ten swój plan pokojowy. No, Sprawdza się więcej do tego, że przestać strzelać i zrobić rozejm. I Putin powiedział, okej, okay, tak, my popieramy ten plan pokojowy. Jesteśmy gotowi na to przystać. I trochę teraz trochę przerzucę odpowiedzialność za kontynuowanie wojny na Amerykanów, którzy na coś takiego ochoty nie mają. Eksperci mówią, że teraz zawieszenie broni raczej jest w interesie Rosji, prawda? Za chwilę wprost do. Tak zwanego planu pokojowego, ale jeszcze jedna rzecz do poprzedniej części rozmowy. Scenariusz wojny światowej i tych dwóch połączonych teatrów, moim zdaniem, jeśli dojdzie do klimatycznego starcia, to mniej więcej tak mógłby się on roz, mogłoby się rozgrywać. Natomiast nie jesteśmy jeszcze w tym momencie. Sądzę, że sami Chińczycy nie są jeszcze w tym momencie. Chińczycy sygnalizowali Rosjanom, że eskalacja duża, światowa, globalna nich w tym momencie nie interesuje, no bo też nie są i to jest na razie konsensus, że w sensie militarnym nie są jeszcze do takiej wojny na Pacyfiku gotowi, a przy, przynajmniej do inwazji na Tajwan. Jeszcze jest kilka lat, kiedy oni muszą dokończyć reformę armii, rozbudować flotę i tak dalej. Więc nie chcę po prostu, żeby brzmiało to zbyt alarmistycznie. Zegar tyka, kiedy te zdolności się pojawią. Wtedy też nie jest przesądzone, czy ta wojna wybuchnie, czy nie, no to możemy dyskutować. Natomiast w tym momencie sądzę, że pewne powstrzymywanie Rosjan, nie w odniesieniu do samej Ukrainy, bo jeśli Ukraina przegra, to i Zachód przegra bardzo mocno i to moim zdaniem byłoby Chińczykom na rękę. Zaraz do tego dojdziemy z planem pokojowym. Natomiast powiem jakby w żołnierskich słowach. Jeśli Chińczycy zdecydują się na rozpoczęcie wojny światowej, to zrobią to... W w swoim czasie i według własnych decyzji nie będzie o tym decydował Putin, eskalując teraz i wywołując wojnę z NATO i sądzę, że to jest podstawa jakby chińskiej kalkulacji tutaj. Jesteśmy w tych latach, gdzie być może miejmy wielką nadzieję, że kwestie nacisku w takich życiu globalnych przepływów technologicznych, wojskowych, odstraszanie wojskowe w jakiś sposób utemperuje w ogóle ten rewizjonizm chiński i rosyjski. Być może nie dojdzie do tego, być może będziemy przez dekady podzieleni w zimnowojennie, gdzie te bloki będą się rysować. Rosja się stanie jak Iran, dużo bardziej zależna od Chin, gdzieś tam egzystująca, ale wszyscy będziemy na siebie szukać haków ekonomicznych, dezinformacyjnych, cybernetycznych itd. itd. To też jest scenariusz, który jest realny. Natomiast do rzeczy, do rzeczy w kwestiach tak zwanego planu pokojowego, który, który planem nie jest, 12 punktów chińskich, ich pozycje wobec tego konfliktu. Teraz, dlaczego Rosjanie to, to przyjęli i poparli? Znaczy, pewnie nie bez kręcenia nosem, no bo mamy trochę do czynienia z sytuacją znów nową, na pewno dla Rosjan, ale i dla nas, w której Chińczycy mają swoje pomysły na bezpieczeństwo europejskie. To tego nie było wcześniej. Może w 1956 roku, jak Związek Radziecki miał interweniować w Polsce, to mówi się o tym, że mało, a to jest kwestia dyskusyjna, miał tam zainterweniować u Chruszczowa. Nieważne. Ostatnie dekady to były dekady, w których Chińczycy nie zajmowali stanowiska, nie mieli swoich pomysłów, a w wszystkich kwestiach ważnych dotyczących obszaru poradzieckiego, Białorusi i Ukrainy, oddawali decyzję Rosjanom. I to było przez 2014 rok inwazja na Krym. Chińczycy umyli ręce, nie zajęli stanowiska, przestali rozmawiać z Ukraińcami, nie byli członkiem nie byli częścią tej gry. 2020 rok yy, yy, protesty na Białorusi, tak, waży się, czy, czy Łukaszenko będzie rządził czy nie, a czy będzie inkorporacja postępować czy nie, tak samo, Chińczycy umyli ręce. Oficjalne media wycenzurowały w ogóle w Chinach tę sprawę, a analitycy chińscy rządowi mówili, jeśli Rosja zdecyduje się na interwencję zbrojną w ramach OUBZ-u, to, to jest to jej decyzja. To jest tak i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam, Że no długo było tak, że cokolwiek działo się w tej części świata, Rosjanie umywali, przepraszam, Chińczycy umywali ręce i zostawiali pole Rosjanom jako ich strefie wpływów. Teraz sytuacja się zmienia. Znaczy, Łukaszenko został przyjęty w Pekinie z wielkimi fanfarami kilka tygodni temu. Wystrzały armatnie na placu Tiananmen, spotkanie z Xi Jinpingiem, cztery godziny. Moim zdaniem to też jest sygnał, że jakby okej, okay, w sprawach Europy Wschodniej to była Rosjanie Wasza kwestia. Myśmy Wam oddali ręce, schraniliście porządnie i teraz my też mamy tu swoje pomysły. I tak w odniesieniu do Białorusi być może to jest sprawa rozwojowa, bo, bo Łukaszenko jest no, w sensie militarnym, Rosje, Białorusi jest już od dawna zinkorporowana do, do, do Federacji Rosyjskiej. Pytanie jest ile przestrzeni będzie miał Łukaszenko do dalszych działań, no ale znów kwestii planu pokojowego. Chińczycy ogłaszają światu swój pomysł, i przyjeżdżają do Moskwy i mówią o tym pomyśle, że chcą o nim rozmawiać. To nie jest tak pewnie przyjemne dla Rosjan, no ale przyjęli to. I teraz czemu to przyjęli? Ano dlatego, że ten, ta, ta pozycja chińska, te 12 punktów z 24 lutego, bardzo Rosjanom podgrywa piłkę. To znaczy, to jest, to jest korzystne dla nich. No bo przejdźmy to, to, co pan powiedział, żeby zasadniczo to zawieszenie broni teraz i żeby przestać dostarczać broń obu stronom. Co to oznacza? To znaczy, to oznacza usankcjonowanie zdobyczy terytorialnych Rosji, odcięcie Ukrainy od pomocy z Zachodu i pauza, w której Rosjanie mogliby się odbudowywać, a Zachód by się zaczął kłócić. No bo pociągnijmy dalej ten scenariusz. Staje to rzeczywiście na agendzie i zaczyna się mówić o mrożeniu konfliktu, tak jak teraz. Chińczycy mówią razem z Rosjanami: pauza. No i w Europie, w całej transatlantyckiej wspólnocie jest dyskusja. No nie, w jakim sposób pauza? Putin tylko to wykorzysta, żeby uderzyć ze zdwojoną siłą, powiedzą Polacy, Czesi, Bałtowie i dużo osób w Stanach i Wielkiej Brytanii. A z drugiej strony Partia Pokoju, już nie chcę nazywać, no ale tylko powiem tyle, że. Przed ogłoszeniem tego planu pokojowego, tak zwanego, Wangi, czyli ten główny chiński dyplomata partyjny, pojechał do Francji, potem do Włoch, potem na Węgry, a skończył w Moskwie. To jest moim zdaniem jakby bardzo grubymi nićmi szyte, o co im może chodzić. No chodzi o to, żeby tą partię pokoju antyamerykańską albo prorosyjską w Europie zebrać. Zresztą Macron został zaproszony do Pekinu na rozmowy w kwietniu. Premier Meloni też ma tam pojechać, rozmawiać o pokoju, żeby wyłuskać z zachodu tych, którzy chcą apizmentu i zamrożenia. I co z tego wychodzi? No, wychodzi, że się zaczynamy kłócić na Zachodzie, bo jedni chcą tego, inni chcą tamtego. Ameryka chce dokończyć sprawę, a część w Europie nie chce. Strategicznie dla, Europy, dla Chińczyków bardzo korzystne, no bo jeżeli pokłócimy się o sprawę Ukrainy. To zaczniemy się kłócić o inne też sprawy. Nie będzie dobrego klimatu do duszenia technologicznego Chin już dłużej, który teraz jest całkiem niezły. Dobrze, to ja w takim razie chciałbym powiedzieć, że mam taką refleksję po tym wystąpieniu, w ostatnim pańskiej odpowiedzi, że to jest trochę taki znak czasów. To znaczy, mówi się o tym dużo, że o ile mocarstwo europejskie, stary kontynent rządził, Planetą Ziemia w poprzednich wiekach, no to teraz my jesteśmy skansenem świata, a punkt ciężkości przenosi się do nowego świata, do nowych wielkich mocarstw. I proszę zwrócić uwagę, kiedyś to mocarstwa europejskie angażowały się na Dalekim Wschodzie i tam prowadziły swoją politykę, a dzisiaj mamy po raz pierwszy taką sytuację, że mocarstwa azjatyckie Angażują się w sprawy europejskie i prowadzą tutaj swoją politykę. To jest po prostu odwrócenie porządku ostatnich kilkuset lat. Oczywiście pije do tego i przechodzimy, drodzy Państwo, w naturalny sposób do drugiej sprawy, którą mieliśmy obgadać. To znaczy, z jednej strony mamy wizytę przywódcy chińskiego w Moskwie, a jednocześnie do Kijowa i do Warszawy przybywa premier Japonii, pan Fumio Kushida. No trudno chyba o bardziej symboliczny gest, nie? Tak, tak. Japończycy zresztą, ta ich dyplomacja jest bardzo subtelna i dyskretna, ale to nie pierwszy raz, kiedy chińskie wizyty są kontrowane przez japońskie. jednym z szczytów 16 plus 1 tak zwanego, czyli to Europa Środkowa, Wschodnia i Chińczycy w czasie jednego z ostatnich szczytów zrobiono kontrszczyt na Słowacji, gdzie był premier Japonii i też zbierano Europę Środkową. Japończycy takie sygnały lubią wysyłać, Aczkolwiek tutaj jakby stawka jest dla Japonii znacznie wyższa. Znacznie, znacznie wyższa. To trochę wynika z, z tej diagnozy takiego systemowego połączenia obu tych teatrów, o których ja tu mówiłem. Powiem szczerze, że wszelkie interakcje z, z Japończykami, z ekspertami, z dyplomatami w ostatnich miesiącach to jest. To jest bardzo pozytywne doświadczenie, bo w zasadzie nic nie trzeba tłumaczyć. Oni mówią wprost. To jest jeden do jednego. Znaczy, jeśli pozwolimy Rosji zrobić z Ukrainą to, co oni chcą zrobić, to wysyłamy sygnał do Chin, że mogą to robić w sprawie Tajwanu. Kropka. A Tajwan dla nas jest absolutnie kluczowy i jakby zmiana status quo. Sprawia, że sypie się całkowicie system bezpieczeństwa, z którym my się zmagamy, bo, bo nagle się okazuje, że Japonia z trzech stron jest zagrożona. Z północy, od strony Rosji, i tutaj Rosjanie z Chińczykami bardzo jasno dają sygnały no, od początku, jeszcze przed wojną, długo, ale z nasiloną intensywnością w czasie wojny. Wspólne patrole bombowców strategicznych chińskich. I rosyjskich nad terytorium Japonii. Wspólne ćwiczenia wokół Japonii, przechodzenie przez cieśniny japońskie okrętów chińskich i rosyjskich. No takie ostentacyjne wręcz rzeczy, kiedyś no, jeden z dyplomatów japońskich wrzucał taką mapkę, jak ćwiczą Chińczycy i Rosjanie wokół Japonii. Jak sobie, sobie wyobrazić przybliżoną mapę Japonii, i tak mniej więcej od połowy północą przepływają Chińczycy, i w tym samym miejscu. Startują Rosjanie i z południa opływają. W Japonii także domyka się taka pętelka. No to jest ewidentne jakby sygnały. Japończycy widzą, że to jest też ich sprawa. Sama Rosja, Rosja to jest potencjalne źródło niebezpieczeństw. Mają konflikt o Wyspy Kurylskie, prawda? Którym konflikt dokładnie, kanale... który, który jest nierozwiązany, który oni próbowali rozwiązywać. Próbowali, a to przypomnijmy, że pokazać jeszcze jak głęboka zmiana zaszła w polityce japońskiej. Za czasów rządów pomysł był taki, że za pomocą pieniędzy uda się Rosjan po pierwsze od Chińczyków trochę podciągać, a po drugie uda się kupić od nich, znaczy nie bezpośrednio, ale poprzez zaangażowanie sprawę Kuryli i zamknąć tę sprawę. Oni próbowali to długo robić i to się nie udało i wygląda na to, że podjęli decyzję, że to się po prostu nie uda, szczególnie, że sytuacja strategiczna się zmieniła. Ale idąc tak dalej, jakby w sytuacji strategicznej. Ja, Japonii, ja, ja tylko powiem, że skoro Rosjanie kiedyś sprzedali Amerykanom Alaskę, to równie dobrze mogą odsprzedać z powrotem Japończykom kuryle. No, tak chyba ta kalkulacja może nie była taka kompletnie pozbawiona. Informacja Rosja rozumiem, że jest teraz w trybie po poszerzania terytorium, a nie pomniejszania, więc chyba tam apetytu, no. <laughs> apetytu nie ma. Eee, trzeba to oczywiście ukrócić, jakby dać odpór. Natomiast patrząc jeszcze na Japonię, no mamy Koreę. Korea Północno, która długo była głównym zmartwieniem, te próby atomowe, rakiety balistyczne, to było główne zmartwienie Japończyków, ale teraz to się zmienia, znaczy ich sytuacja strategiczna się bardzo pogarsza, bardzo się pogarsza, bo mamy z jednej strony Rosję od północy, Koreę Północną, która jest zależna, dosyć autonomiczna, bo kim, e, oczywiście próbuje e, Odgrywając wariata, też szachować Rosjan i Chińczyków, ale jednak to Rosjanie i Chińczycy są jego głównym partnerem. No i zresztą, i dalej idąc, same Chiny, które gdyby ten Tajwan zdołały podbić, to zachodzą Japonię od, również od południa. To są bardzo, bardzo ciężkie czasy, i powiem, że ta dyskusja japońska strategiczna, ona poszła bardzo do przodu. To znaczy, po pierwsze, teza, którą się słyszy zewsząd, że okres po zimnej wojnie się zakończył. Wchodzimy w nowy okres strategiczny, który wymaga reakcji japońskich. Zwiększenie budżetu wojskowego Japonii, które obserwujemy, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, która jakby trwała od, od dawna, ale Japończycy chcą się i działają jako taka, taki, taki, taka forpoczta amerykańskiego systemu sojuszy na Pacyfiku są aktywni w tym wszystkim. No i wreszcie dochodzimy do sprawy Ukrainy, o której zaczęliśmy. Fakt, że Japończycy przekazują znaczące pieniądze na pomoc Ukrainie. Ich konstytucja jakby uniemożliwia, pacyfistyczna uniemożliwia dostarczanie tych, jak to nazwać po polsku, śmier śmiercionośnych środków, ale w nieśmiercionośnych pomocy rozwojowej, ale i takiej na zapleczu również. Japonia jest bardzo aktywna premier Kisida zapowiedział przekazanie 5 miliardów dolarów Ukrainie. To nie są małe pieniądze. Ukraina potrzebuje około 3,5 miliarda dolarów miesięcznie, żeby funkcjonować w reżimie wojennym. No i wreszcie bardzo symboliczna wizyta. To pokazuje, że tak jak dla Chińczyków to co dzieje się w Europie jest ważne, tak i dla Japończyków, a szerzej dla całego Pacyfiku to również ma kardynalne znaczenie. I stąd bardzo proaktywna postawa Japończyków, bo to nie jest tylko działanie w odniesieniu do Europy i NATO. Przypomnijmy, że, że premier Japonii był na szczycie NATO w Madrycie razem z przedstawicielami Australii, Korei Południowej, i Australii, Nowej Zelandii, tak i Korei Południowej. Ale jakby to, co komunikują Japończycy, to jest to, że nie tylko ich polityki ma się to dotyczyć, ale że oni aktywnie próbują. Jakby włączać w ten system sojuszy inne państwa azjatyckie, gdzie nie jest już tak prosto. To znaczy, mamy w Australię, Nową Zelandię takich no, pewnych sojuszników, którzy wyraźnie stawiają na Stany, wyraźnie stawiają na pomoc Ukrainie. Zresztą australijskie chałbice, o ile pamiętam, lądowały w Jasiące, także był tam też ślad pozostawiony. Natomiast. Japończycy próbują aktywnie rozmawiać z Azją Południowo-Wschodnią, z Indiami, po to, żeby zacieśniać reżim sankcyjny na Rosję. To jest rzecz, która teraz jest komunikowana po to, żeby, żeby te zachodnie towary, które bezpośrednio się do Rosji nie mogą dostać, nie przeciekały bokiem. No, i jakby wciągania generalnie państw Azji Południowo-Wschodniej i szerzej Azji do, do, że tak powiem, naszego obozu, no bo ewidentnie Japończycy postrzegają siebie jako część jednego obozu. Stąd współpraca ze Stanami, współpraca z Unią Europejską, współpraca z NATO i silne zaangażowanie na rzecz Ukrainy. To no właśnie, panie doktorze, ja właśnie chciałem zwrócić uwagę, że w zasadzie takim od pierwszego do, aż do. Do końca naszego wywiadu, który zbliża się niestety do, do swojego finału, jest taka nicz, która się przeplata przez całą naszą rozmowę, przez to, co Pan mówi. Jak bardzo, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, połączone są te dwa teatry. Wydawałoby się, gdzie Pacyfik, a gdzie Europa, prawda? Ale to są wszystko naczynia połączone w tym systemie międzynarodowym, rywalizacji mocarstw. Myślę, że to jest jedna z najbardziej ciekawszych myśli dzisiejszej naszej rozmowy. Ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że Japonia trochę ma taki Image trochę takiego przyczajonego, małego państewka, ale to jest naprawdę wielkie, wielka potęga, jedna z czterech największych gospodarek e, świata, obok oczywiście Amerykanów, Chińczyków i Niemiec i jest to naprawdę potęga też militarna, o czym często profesor Polit opowiada w historii realnej. Ale nasz drogi gościu, finał naszego odcinka będzie taki jak zawsze, czyli Słoń, a sprawa Polska. E, to jest temat, który zawsze wychodzi na końcu rozmów historii realnej, no, bo tak. Po pierwsze, pan Fumio Kushida wylądował w przemyślu i stamtąd, czy tam no, wylądował w południowo-wschodniej Polsce, tak powiedzmy, i z przemyśla pojechał do, do Kijowa to raz. No, ale dwa, dzisiaj rozmawiał z premierem Morawieckim. No i w ogóle jakieś przełomowe deklaracje, jeżeli chodzi o. To, że Polska ma być, uwaga, traktowana w sposób specjalny, szczególny przez Japonię. Mowa o jakichś wielkich pieniądzach. Proszę powiedzieć coś więcej, no bo brzmi to rzeczywiście bardzo, bardzo elektryzująco. Zacząłem naszą rozmowę od pytania: Oś e, Moskwa-Pekin, to tak sobie może trochę zażartuję. Oś Warszawa-Tokio? No, y, ja powiem szczerze, że nie byłem w stanie. Tuż przed naszą rozmową, jakby przyswoić wszystkiego, co zostało powiedziane w Warszawie. Słyszałem o tym właśnie, o tym specjalnym statusie. To jest istotne o tyle, że japońska pomoc rozwojowa, ona też jakby kierowana jest w sposób określony do pewnej grupy państw. I jak rozumiem, włączenie nas do tego, z tego co słyszałem, w wyniku jakby specjalnej roli, którą pełni Polska w, we wspieraniu Ukrainy i, i kosztów, które ponosi, to jest rzeczywiście istotna deklaracja. Chętnie jakby. Doczytam szczegóły, jeśli padły, a chętnie o nich usłyszę, jeśli jeszcze mają paść. Natomiast ja bym powiedział, że to jest bardzo istotny jakby punkt tego, jak my w Polsce powinniśmy myśleć o tej całej wielkiej układance, która moim zdaniem się rozgrywa tak właśnie, jak tutaj opisywaliśmy, pewnego globalnego systemu naczyń połączonych. To znaczy, mamy dwa, mamy stajemy się. Yy, Państwem frontowym, tak? To jest już dosyć na teza. Odpukać, frontowym... odpukać. Proszę? Odpukać, odpukać, bo to brzmi no, trochę przed, groźnie. Przed frontem, no tak o. słyszałem. I ostatnio miałem rozmowę z, z przedstawicielem jednego z dużych instytucji finansowych, międzynarodowych, które mówi, że będziemy jak RFN w czasie zimnej wojny. Tutaj będą wielkie pieniądze i podpytywał o to, jak Koreańczycy, jakie technologie nam przekazują, sprzedają, co budują. Japończycy, Amerykanie, Niemcy. Z takim dużym przekonaniem, że trzeba będzie w Polskę inwestować, bo jest jakby jedną z podpór tego systemu bezpieczeństwa, który się tutaj wytwarza powoli. I sądzę, że ta wizyta premiera Japonii i te deklaracje są właśnie jednym z tych elementów, to znaczy, Stabilność tego systemu, który teraz w tak dynamiczny sposób się wykuwa, to co definiuje wojna na Ukrainie, rola, którą tutaj pełnimy, sprawia, że z punktu widzenia szeroko rozumianego Zachodu, czyli całej tej globalnej sieci sojuszników, to jest, to jest pole do tego, żeby właśnie angażować te państwa. Stany Zjednoczone to robią, Japonia to robi, Korea Południowa po cichu, ale również. To robi sprzedając nam broń i potencjalnie, miejmy nadzieję, transferując technologie wojskowe. No, klucz jest do tego moim zdaniem taki: to jest jakby z punktu widzenia tej, że tak powiem, właśnie zachodniej strony tego równania, żeby w sposób proaktywny móc to kształtować i wykorzystać te szanse bo mamy wiele ryzyk kryjących się na wschodzie i na dalekim wschodzie, o których to mówiliśmy. Te ryzyka rosną i niestety będziemy musieli sobie z nimi radzić, ale z drugiej strony no, kryją się w tym szanse tego, że jako ten filar bezpieczeństwa w tej części świata, być może nie jako główne rozgrywający, ale jako taki hub, bez którego nie może się powieść wygrana wojna na Ukrainie, i szerzej z Rosją, że, że tę pozycję hubu trzeba eksplorować i próbować je z, za pomocą niej wzmacniać, po prostu angażować mocarstwa do tego, żeby inwestowały w nas z, z dobrym zwrotem. Moim zdaniem jeszcze jedna ważna lekcja, która z tego płynie, to jest taka, że nasza siła bierze się z tej sieci sojuszy. Granie solo tutaj zupełnie bez Koordynacji z sojusznikami, to jest groźba przestąpienia jakichś y, granic, które sprawią, że jednak y, przestaniemy być y, traktowani jako, jako partner. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby z, jakby zupełnie poddać się nurtowi, bo mówiłem o proaktywnej polityce, ale moim zdaniem jakby nasza siła jest zwielokrotniona siłą tej sieci sojuszy, która dzisiaj się wykuwa, tak w Europie, na Atlantyku, jak i na Pacyfiku. Podpisuje się po tym, co pan powiedział, i domyślam się, że pije pan pewnie do Migów 29. Też myślę, że te samoloty powinny być przekazane w ramach szerszej koalicji, a niekoniecznie musimy się wysuwać przed szereg. Natomiast wracając do Japonii. Podobało mi się to, że premier Japonii, przynajmniej z tego co na razie wiadomo, mówił głównie o pieniądzach. Nie mam nic przeciwko temu, powiedział tak, że działa już w Polsce uwaga, 350 firm. Potem wymienił dużo pomysłów na inwestycje japońskie w Polsce, na kooperacji między innymi o jakichś reaktorach. Opowiadał super nowoczesnych, fajne, super. Chcemy tutaj ściągać japońskie inwestycje, na pewno japońskie technologie, ale wie pan, ja oczywiście wiem, mówiliśmy umawiając się na to spotkanie o długich tradycjach polsko-japońskiej japo, japo, przyjaźni. Wspomniał pan o panu piłsudskim i dmowskim w, w Tokio i tak dalej, i tak dalej, ale kurczę, no wiadomo, że chodzi o interesy, tak? W Europie, w, w grze międzynarodowej. I uwaga, Polska ostatnio, o Polsce jest głośno na Dalekim Wschodzie ze względu na olbrzymie kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową. Korea Południowa jest rywalem technologicznym, gospodarczym Japonii. Czy to przypadkiem nie jest tak, że Japonia tutaj ma jeszcze taki cel, żeby może trochę się łokciami rozepchnąć i, i, i konkurować z Koreańczykami z Południa, żeby oni za dużo nie zarobili u nas? No, kilka dni temu doszło do, mam nadzieję, mam nadzieję, przełomowego spotkania między premierem Japonii i prezydentem Korei Południowej. Tam rzeczywiście problemy są piętrowe i no, kilka lat temu weszły te dwa państwa w wojnę celną, no, mimo że są w tej samej sieci sojuszy amerykańskich. Myślę, że to jest pewien czynnik, to znaczy zawsze Japończycy patrzą na Koreańczyków, Koreańczycy na Japończyków w naszej części świata. I cóż mogę powiedzieć, jakby być może konkurencja czasem sprzyja tym, o kogo się, kogo się konkuruje. Nie można dać, dać, dać za daleko w tej, w tej logice, oczywiście, no bo gramy wszyscy ostatecznie do, do, do jednej bramki tutaj, ale no, sądzę, że to chyba wynika z naszej dotychczasowej rozmowy. To na pewno do tego czynnika nie można tego sprowadzić. Ten interes. Jest znacznie szerszy, tych zewnętrznych partnerów pozaeuropejskich, którzy do nas się zwracają. Interes tyczy się spraw kardynalnych, znaczy kształtu systemu międzynarodowego i bezpośrednio zagrożeń, które mogą, mogą ich dotykać. I sądzę, że, że, że to jest klucz tutaj. A oczywiście do tego dochodzi taki, powiedziałbym, taktyczny poziom stosunków międzynarodowych i dyplomacji, którym też się warto umieć dobrze poruszać. Drodzy Państwo, ciekawych czasów dożyliśmy. Koreańczycy, Japończycy konkurować być może będą o polskie, polskie rynki. E, oby, oby. E, bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi za fantastyczną rozmowę. E, moim gościem był pan doktor Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie i przeciekawą rozmowę. E, dziękuję i dodam, że był pan po raz pierwszy w historii realnej i zapraszam pana serdecznie znowu, za jakiś czas Dzień może. Bardzo mi się podobało to, z jaką energią opowiadał Pan o tych globalnych rywalizacji mocarstw i dalekim wschodzie i z dużą oczywiście wiedzą. Bardzo dziękuję, że się Pan podzielił z widzami historii realnej i oczywiście im należą się podziękowania, że obejrzeli naszą ponadgodzinną rozmowę. Kciuk dla widzów. Dziękuję Państwu bardzo za to, że oglądacie kolejne odcinki, że wspieracie nas na Patreonie i na YouTubie, bo bez Waszego wsparcia Historia Realna by nie mogła funkcjonować. HistoriaRealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red, Izbet i książki. I na koniec kciuki dla naszych przyjaciół: pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, i last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam wszystkie linki o rabatach pod tym filmem. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.